Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o uprawie i wymaganiach forsycji. Zapraszam do oglądania. Forsycja pochodzi z Azji, ale występuje również w wielu rejonach naszego świata. Na dobre zadomowiła się również w Polsce. Roślina ta dorasta od 1 do 3 metrów w zależności od odmiany. Dzięki niewielkim wymaganiom i bardzo obfitemu kwitnieniu zyskała popularność i jest częstym wyborem wśród wielu ogrodników. Zawiązuje zielone, lancetowate liście, jednak to kwiaty są głównym walorem tej rośliny. Jej okres kwitnienia przypada na marzec i kwitnie około 3 tygodni. Żółte kwiaty pojawiają się jeszcze przed zawiązaniem liści i o ile sam pojedynczy kwiat nie jest specjalnie imponujący, to ich ilość na roślinie jest ogromna, jest nimi po prostu obsypana. I ze względu na bardzo niskie wymagania jest to roślina często sadzona w zieleni miejskiej, dzięki czemu nawet przechadzając się po betonowych uliczkach pomiędzy blokami, możemy poczuć nadchodzącą już wiosnę i rozpoczynający się nowy sezon ogrodniczy. U forsycji próżno szukać większych wymagań glebowych i uprawowych. Sadząc ją, najlepiej zastosować podłoże lekko kwaśne do obojętnego o pH od 5,5 do nawet 7,5, czyli zwykłą ziemię ogrodową uniwersalną. Świetnie sprawdzi się zarówno jako naturalistyczny, jak i formowany żywopłot, ponieważ ta roślina świetnie znosi cięcie i uformować możemy ją tak naprawdę na dowolny kształt. Preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione i w naszym klimacie jest w pełni mrozoodporna. Co ciekawe, nawet wiosenne, mroźne noce nie zmrożą jej kwiatów, dlatego nie musimy się obawiać, że coś się tutaj z nią stanie. Jeśli chodzi o przycinanie, to z racji, że jest to roślina bardzo wcześnie kwitnąca, a w dodatku na pędach zeszłorocznych, powinniśmy takie cięcie wykonywać zawsze po jej kwitnieniu. Oczywiście warto upewnić się, czy po cięciu nie będzie jeszcze mrozów. Jeśli chodzi o nawożenie, to tak jak każdą inną roślinę w ogrodzie, warto ją nawozić i do tego celu możemy użyć nawóz uniwersalny wieloskładnikowy, który zawsze stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta na etykiecie. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!